Elo, elo, witam w nowym vlogu. W dzisiejszym dniu odwiedziłem skatepark w Konstantynowie Łódzkim z moim gęgiem pawianickim. Normalnie jest chyba z 5 osób z Pawianic, także większość chyba tych ludzi tutaj są. I teraz pierniczę was na statyw i wlatują jakieś Tickensony na flyboxie. Właśnie przed chwilą spadł mi telefon z ponad metra na ziemię, ale na szczęście działa. Zostawcie lajka. Tak. Dzięki w ogóle za podwózkę, Mikołaj. Żuwior. Tak to by normalnie nie było tego vloga, także wielkie podziękowania. Gdzie masz Instagrama w ogóle? Tutaj mam Instagrama na kierownicy. Wbijcie, bo niewiele brakuje do tysiaczka. Być może jak już oglądacie ten film, to już jest. A teraz wjeżdżają Tickensy na boksiku tutaj. Cztery whipy wlatują od razu od Wojtasa. I lecimy. Dobra, wlatują teraz ochroniacze. Dobra, były te dwa rewindy. Teraz próbuję to z one upa zrobić. I tu dwa whipy do kopa i do drugiego kopa. Widzowie, nie robię tego i zmienia tik na dwa okręty kierownicą do jednego okręta dekiem. Dobra, zrobiłem to, widzowie, wiem, że bardzo sketchy i odskoczyłem jak lamus, ale nie zrobię tego, bo mi bardzo pięta boli. Zobaczcie na moją podeszwę i na mojego buta ogólnie, jak on wygląda. Elo, elo. Właśnie miałem zakończyć ten odcinek i podziękować wam za wytrwanie aż do tego momentu. Wiem, że to nie jest chyba, to nawet chyba nie jest czwarta minuta tego filmu. No i właśnie.
Czwarta minuta. Krótki ten blok strasznie. I żeby właśnie nie był taki krótki, to wstawię rzecz, której nie miałem wstawiać, a mianowicie taką jakby parodię. Parodię, którą nagrywaliśmy na pop tracku. No i totalnie to nam nie wyszło. W ogóle w połowie nagrywania po prostu zjadł mnie cringe. Nie dało się tego nagrywać po prostu. I z góry chciałem, kurde, przeprosić za ten cringe, jaki teraz zobaczycie. Ale wstawię to, to trwa tylko 2 minuty. I powiem wam, że to jest dawka cringe'u na co najmniej tydzień. A jeszcze wam pokażę coś, bo odkryłem, znaczy odkryłem. No, zauważyłem fajną rzecz tutaj. Że w ogóle, a no nie zobaczycie tego, bo mam pęknięty ekran, ale patrzcie, że jak będę tak szybko przewijał, patrzcie na chmury, jak fajnie przenikają tak. Teraz. Patrzcie, jak zajebiście lecą sobie. Także dzięki za wytrwanie do tego momentu. Dzięki, że oglądacie moje filmy, że weszłeś w ten film. Kurde, weszłeś i wszedłeś. Nie wiem. Dzięki, że kliknąłeś właśnie w ten film. Dzięki, że zechciałeś go obejrzeć i w ogóle, że wytrwałeś do tego momentu. Nie zmuszam się do oglądania tego cringe'u. Właściwie to nawet nie namawiam. Ale jak ci się bardzo nudzi, to możesz obejrzeć następne 2 minuty tego filmu. I dziękuję za wszystkie subskrypcje, likesy, komentarze. Do zobaczenia właściwie w następnym odcinku, który już mogę chyba zdradzić, że będzie specjalny. Także YOLO. Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam w prosty sposób, jak krok po kroku zostać hulajnogowym świrem. Zapraszam do oglądania. Więc zaczynając, każdy skuterkid ma na samym początku swojej przygody z hulajnogą wybór między parkiem a streetem. I w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak zostać parkowcem. Krok pierwszy, ubiór. Więc zaczynając od dołu, będą wam potrzebne buty i zazwyczaj są to Air Force'y, ale równie się przydadzą jakieś buty z Lumpexa z czwartkowych promocji. Mogą być dziurawe. I może być bez podeszwy, mogą być nawet same skarpetki lub jakieś kalosze albo kroksy. Lecąc dalej, będą wam potrzebne bardzo obcisłe jeansy. Ważne, żeby szerokość nogawki na dole nie przekraczała 10 cm. Dalej jakiś top na górę. Kask. Jeżeli chodzi o kask, to może być to skorupka od arbuza. Przechodząc dalej, będą wam potrzebne ochroniacze. I jeśli macie większy budżet, możecie zainwestować w takie, oto. A jeśli wasz budżet jest trochę mniejszy, możecie je zrobić z butelki. No nie wiem. Sposób jest bardzo prosty, wystarczy wziąć 2 butelki i taśmę. Teraz wam pokażę, że faktycznie one działają. Dobra, więc testujmy te ochroniacze, czy działają. Działają jak należy. Krok 1, kropka 5. Więc jeżeli chodzi o waszą hulajnogę, to powinna być ona całkiem lekka i wasz dek nie powinien przekraczać 30 cm. A wasza kierownica zależy od waszego budżetu. Jeżeli stać was na brzeszczot, to przytnijcie kierownicę przynajmniej do kolan. Jeżeli jednak was nie stać, to musicie mieć wymiary fabryczne. Jeżeli chodzi o trikiem, to głównym trikiem, jaki będzie was interesował, jest kicker. Czyli taki ruch dzięki waszym nadgarstkom. I pamiętajcie, żeby on był bardzo płynny i szybki. Co zaraz wam przedstawimy. I pamiętajcie, żeby nie oszczędzać się przy lądowaniu na wasze kolano.